Przepraszamy, Pomysłem. profesorze, jakby pan powtórzył ostatnie dwa, trzy zdania odnośnie monarchii, bo tutaj chyba Nie, limit nie, nie. czasu nas ograniczył. Ja powiedziałem, że jeżeli pomyślimy nad istotą dobrego państwa, nad istotą takiego państwa, który służy obywatelom, to również monarchia i również arystokracja albo rządy szlacheckie to mogą być jakby ustroje dobrego państwa. Oczywiście monarchia w znaczeniu takim, że ktoś, kto rządzi jako król, tak, jako władca, przede wszystkim służy obywatelom. I teraz z Polską dawną to było tak, że oczywiście tego elementu służby dla państwa było bardzo dużo. I możemy tutaj przeanalizować różne postacie historycznych królów. Ja myślę, że większość z nich, większość dawnych polskich królów, to nie byli żadni tyrani, to byli ludzie, którzy w sposób autentyczny chcieli jak najlepiej dla państwa polskiego w jego ówczesnych warunkach, bo oczywiście te warunki były inne niż dzisiaj. I teraz w przypadku szlachty historycy mówią, że ta rola szlachty się coraz bardziej zwiększała, mniej więcej od XVII wieku. I w pewnym momencie pojawił się pewien taki niedobry element, czyli pojawiła się wśród szlachty interesowność klasowa. I ta interesowność klasowa, szlachecka, w połączeniu ze złą monarchią, która już wtedy była, czyli z dynastią Sasów, to były główne czynniki upadku Polski. A więc to nie jest to, że myśmy mieli tych sąsiadów, władców absolutnych, a myśmy byli tutaj niewinni i demokratyczni. Tak nie było. To niestety również w samym państwie polskim pojawiły się czynniki upadku. Czyli była dynastia, która tak naprawdę nie służyła już polskim interesom. Sasi, tutaj pewnie Wasza Wysokość to lepiej wypowie niż ja, to nie byli już królowie, którzy się rzeczywiście Polską w pełni interesowali, a jednocześnie oni zadbali o to, żeby do pewnego stopnia zdemoralizować środowisko szlacheckie, czyli nadawali przywileje często nie tym rodzinom, które w jakiś sposób były polskimi rodzinami patriotycznymi, tylko tym, które w jakiś sposób im służalczo służyły. A więc pojawiła się jednocześnie wzrastający interes szlachecki, taki już w tym momencie szkodliwy. Czyli w pewnym momencie rzeczywiście trzeba było odejść od tej tradycji liberum veto. Trzeba było tak zrobić, tak? No bo to stwarzało zagrożenie dla państwa. A jednak ten egoizm szlachecki chciał podtrzymać tą tradycję, która w tym momencie już była nieadekwatna do potrzeb. Więc to są czynniki upadku. Jeżeli się pojawia egoizm klasowy wśród warstwy rządzącej, jeżeli się pojawia, powiedzmy sobie, zła władza na poziomie tym władzy monarchicznej, no to proszę zobaczyć, to jest droga do upadku państwa, a jednocześnie, jeżeli jest niska świadomość w ogóle, na czym polega na przykład właściwa prowadzona polityka zagraniczna. I teraz nasz król August Poniatowski, wbrew pozorom, wcale nie był złym królem. On miał bardzo dużą wiedzę polityczną, był realistą politycznym. Ale tak zwane środowisko patriotyczne polskie, a to doskonale jest opisane w jednej z takich książek, które chciałem państwu pokazać. To doskonała książka, którą właśnie wyciągnąłem z mojej półki. To nie jest książka nowa, ale można znaleźć ją na internecie. Jest to doskonała analiza historyczna i ona się nazywa Polska na przełomie i została napisana przez Bronisława Dębińskiego i to zostało wydane już dawno, bo w 1913 roku. Ale mi się udało jeden egzemplarz kupić, ale jest również dostępny PDF w jednej z bibliotek elektronicznych, więc Polska na przełomie jest dostępna. Dlaczego ta książka jest taka ważna? Bo właśnie Dębiński,
który był historykiem z Wielkopolski. Doskonale znał język niemiecki, ponieważ pisał, kiedy Wielkopolska była pod kontrolą Niemiec, więc doskonale znał język niemiecki, a jednocześnie doskonale znał język rosyjski. I udał się do tajnych archiwów, które już były wtedy odtajnione, przede wszystkim niemieckich, i odkrył, na czym polegała tajna pruska dyplomacja w okresie między rozbiorami. I teraz ta dyplomacja pruska to nie Rosja. My mamy błędne wyobrażenie, nawet wypowiedzi waszej wysokości. Są błędy, jest to, co nam powbijano do naszych mózgów przez ostatnie 200 lat, że to Rosja była tym głównym czynnikiem rozbiorowym. Nieprawda. Prusy prowadziły tajną dyplomację, która od samego początku miała tylko i wyłącznie jeden cel – rozbiory Polski. Rosja Polski potrzebowała, dlatego że Rosja prowadziła jakby wojnę z Imperium Islamskim. Dlaczego? Bo chcieli wyzwolić między innymi Konstantynopol, ponieważ się poczuwała zawsze Rosja jakby taką spadkobierczynią Bizancjum. I Rosja jak najbardziej Polaków potrzebowała, więc takie niesamowite więc były pomysły ze strony Rosji, o czym w ogóle się nam nie mówi w żadnych podręcznikach szkolnych, że Rosja chciała odbudować polską armię. I rzeczywiście zaczątek tej odbudowy był i mówi się, że to Polacy. To Rosjanie rzucili nam tą ideę, żebyśmy naszą armię odbudowali. Oczywiście nie dla nas, tylko po to, żebyśmy im pomogli z Imperium Islamskim, bo Rosja w przeciwieństwie do Prus do pewnego stopnia Polaków miała w poważaniu i musimy o tym wiedzieć. To jest tradycja rosyjska. Oni zawsze nas uważali do pewnego stopnia za pański naród. I nawet jeżeli z nami toczyli wojny, to mieli o nas wysokie mniemanie, więc oni uważali, że Polacy na koniach bardzo im pomogą. Tymczasem jak się Prusy o tym dowiedziały, że Rosja proponuje w ogóle Polakom zwiększenie armii, że w ogóle do pewnego stopnia no, ma być to państwo zależne od Rosji, ale z dużo większym, dużo silniejsze i dużo mniej zależne niż w tej sytuacji, jaka była między drugim a trzecim rozbiorem, strasznie się, to wręcz ta książka, 1/3 to jest przerażenie Prus. Przerażenie Prus w związku z planami rosyjskimi. I oni robią wszystko, żeby jakby nas zmanipulować. I zrobili bardzo sprytną rzecz. Oczywiście Prusy wiedziały, że dyplomata pruski mówiący po niemiecku nie zdobędzie serc Polaków, że my mamy inną mentalność, że na nas Niemiec nie zrobi dobrego wrażenia. Więc co zrobiły Prusy? Zatrudniły Włocha. Zatrudniły Włocha. Czy pan o tym słyszał, czy słyszeliście ludzie, którzy to w tej chwili oglądają, że Prusy posłużyły się włoskim dyplomatą, żeby nas kompletnie wymanipulować w okresie między pierwszym a drugim rozbiorem. Otóż włoski dyplomata, specjalnie zatrudniony przez rząd pruski, urządzał przyjęcia, oczywiście w swojej elokwencji, tam czarował naszych wszystkich posłów z tego Sejmu Wielkiego i tak dalej. Zrobił to tak bardzo umiejętnie, że przekabacił całe nasze stronnictwo patriotyczne. Więc proszę sobie wyobrazić, patriotyczne stronnictwo polskie. I co one proponuje? Żeby wojsko pruskie było na granicy polskiej, żeby w ogóle tutaj weszło do Polski, żeby nas broniło niby przed Rosjanami. Tymczasem no, nasz król, którego nie za bardzo lubimy, bo taką o nim zyskaliśmy opinię, ma dobre informacje z Petersburga. Wie, że po prostu plany pruskie są takie, żeby nas faktycznie osłabić, żeby ewentualnie, że Prusy mają plany zabrania Gdańska, a nawet zabrania część Wielkopolski, bo oczywiście Prusy mają małe państwo, liczące tylko 2 miliony mieszkańców wtedy, mają oczywiście plany ekspansyjne. Niestety nasi patrioci na tych przyjęciach wydawanych przez tego Włocha do tego stopnia stracili umysły, że
popierali systematycznie interesy pruskie. Aż doszło w końcu, bo i to jest w ogóle nasza historia. My ciągle doprowadzamy do tego samego, że no, ponieważ my w żaden sposób nie odpowiadamy na to, co nam proponuje Rosja, to my a nie podpowiadamy, bo nam nie odpowiadamy, bo nam to ktoś tak podpowiada, włoski dyplomata czy ktoś inny, to no, w końcu Rosjanie nie mają innego wyboru, no bo jak ktoś to tak jak panna, która odrzuca, tak? Więc Polska jest taką panną odrzucającą Rosjanina, więc no więc to Rosjanin mówi, no skoro mnie ta panna Polka piękna odrzuca, to ja wezmę tą babę z Niemiec, tak? No trudno, już lepsza baba z Niemiec niż ta panna kapryśna z Polski. I my ciągle robimy ten sam błąd. Ciągle robimy ten sam błąd. Ciągle dajemy się nabierać na różnego rodzaju retorykę, która faktycznie odrzuca wszelkiego rodzaju możliwości współpracy między Polską a Rosją, a największym tutaj, największym nieszczęściem to było właśnie to nieszczęście, które doszło wtedy, czyli doszło do drugiego rozbioru Polski, później wiemy powstanie kościuszkowskie i to się kończy trzecim rozbiorem. Więc proszę Państwa, no ja mi się wydaje, że już za długo w ogóle rozmawiamy, to są tematy na kilka spotkań, ale nie bądźmy naiwni i przeczytajmy sobie tą książkę. Zobaczmy, jak ci ludzie myśleli i że my nic się z tej historii nie nauczyli. Nie nauczyliśmy, kiedy w końcu to zostanie nam przekazane w programie liceum, że to Prusy bardzo taką sprytną, tajną dyplomacją, za pomocą, że tak powiem, dyplomaty Włochów, no, spowodowały, że nasze patriotyczne, tak zwane patriotyczne stronnictwo, no w ogóle nie rozpoznało naszych faktycznych interesów i faktycznie to dzięki polskim patriotom zawdzięczamy drugi rozwój, a później już trzeci, za nim idący rozbiór Polski. Także proszę Państwa, mówiliśmy o dobrym państwie. No dobre państwo to jest państwo, które umie myśleć również w sposób mądry o polityce zagranicznej, a także dobrze zna swoją własną historię, żeby nie popełniać podobnych. No dokładnie, profesor, że nie możemy przeszkodzić. Ja uważam, że pan ma tutaj, dziękujemy w ogóle, że pan o tym mówi, bo to jest bardzo inspirujące, ale właśnie XVIII wiek to jest próba, tak jak dzisiaj, przypisania nam winy, prawda, za to, co się działo w II wojnie światowej, to przypisuje się sąsiednim państwom rozbiory Polski, ale ja to wyraźnie wybrzmiało z naszych słów, że najpierw Prusy zadbały o to, żeby na tronie moskiewskim siedzieli nie prorosyjscy politycy, tylko wręcz niemieccy. Czyli Piotr I. Tutaj jest między innymi na temat Katarzyna. Katarzyna miała pochodzenie niemieckie, ale ona nie była prawie wcale proniemiecka. Wręcz ci władcy Prus mają wielkie zastrzeżenie do Katarzyny. Ona prowadzi w pewnym momencie bardzo wyraźną politykę propolską. Musimy zrozumieć. Profesorze, bo to już jest taka dywagacja historyczna, ale... Nie ma żadnych sentymentów w polityce. Dobrze. Rosjanie dużo bardziej rozumieją politykę niż my. Profesorze... Ale proszę mi tak dokończyć. Proszę wtedy bardzo. Wtedy interesem rosyjskim było doprowadzić do współpracy między Polską a Rosją, ponieważ Rosja toczyła bój na śmierć i życie z Imperium Osmańskim. Gdybyśmy to zrozumieli, gdybyśmy mieli trochę więcej oleju politycznego w głowie, gdyby nie było tego, ale nasz król to wiedział, tylko że po prostu nasz król był no wręcz linczowany przez tak zwanych polskich patriotów. Tak samo ja myślę, że gdyby ktokolwiek coś dobrego dzisiaj powiedział o Rosji, to byłby znowu zlinczowany przez jakiś tłum, że tak powiem, polskich patriotów. Kiedy my się w końcu wyzwolimy z chorób politycznych? Panie profesorze, troszeczkę więc, tutaj... Więc w polityce przede wszystkim liczy się interes. Interes Rosji był taki, żeby współpracować z Polską i nie doszłoby do żadnych kolejnych rozbiorów. Profesorze, to główną przyczyną, pan mówił o wolnych wyborach, ja panu powiem dlaczego, spróbuję to uzasadnić. Bardzo mi dźwięczy w uszach tutaj, jako Leszczyński musi dźwięczyć formuła wolnych wyborów, bo ona jest bardzo zbieżna z formułą wolnej elekcji. Pamiętamy, że w naszej historii przestrzegano nas po czasach jagiellońskich, był krótki eksperyment z wolną elekcją, to był Walezy, Batory i szybko żeśmy z tego zrezygnowali, powiedzieliśmy, że to jest katastrofa, to była kompromitacja wręcz z tak potężnego państwa, Henryk Walezy ucieka.
No ale zorientowano się już wówczas, że można przejąć tron Polski wrogo, tak jak się przejmuje firmę. I po dynastii Wazów wchodzimy w obszar znowu elekcji i pamiętamy, że Jan Kazimierz przestrzegał, że zróbmy monarchię dziedziczną. Nawet jak nie ma dzieci król, to powinno się wybrać vivente regge, ponieważ to nas doprowadzi do katastrofy. Szlachta tutaj niewyrobiona polityczna protestowała, szczególnie lubomirscy. Bitwa pod Montfami w obronie wolnej elekcji. Ginie 3000 kwiatu polskiego rycerstwa i rzeczywiście wolna elekcja. Wybieramy Wiśniowiecki, potem Sobieski, ale potem, no właśnie, wybieramy Conti, na to miejsce wchodzi Sas, potem wchodzi Leszczyński, czyli wybieramy sobie największego wroga, czyli typ mongolski, postawimy na czele wroga Polski i rozłoży to państwo. I rzeczywiście August II wiarołomny i potem August III gnuśny, 66 lat panowania Niemców na polskim tronie. No to nie mogło się odbyć bez konsekwencji. To właściwie, można powiedzieć, przesądziło. Ale przyczyną była wolna elekcja, czyli wolne wybory, tak jak pan mówi. My się opowiadamy za sukcesją płynną, za sukcesją dynastyczną, czyli za monarchią dziedziczną. Oczywiście też w jakiś sposób kontrolowaną. I teraz przechodzimy do ostatniego punktu o przywództwie. Pomówmy dwa, trzy słowa. To znaczy, wolna elekcja powinna była wykreować męża stanu, ale szlachta zauważyła, że jest to już później w czasach no, dużych wpływów dyplomacji habsburskiej, hohenzollernowskiej, czy nawet rosyjskiej, czy innej, czy tutaj można powiedzieć siedmiogrodzkiej, bo tu Batory też się pojawia, że jest to bardzo wątpliwe. Tak? I dzisiaj te wektory działają, bo zbliżają się za rok. W rocznicę elekcji, w rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego zbliżają się wybory prezydenta. Prezydent ma, jakie kompetencje ma, to ma, ale my go określamy jako wicekról i dlatego zaproponowaliśmy kiedyś prezydenturę panu in spe i uważamy, że pan zasługiwał i zasługuje na prezydenturę in spe, czyli jako wzorzec prezydenta, który nie funkcjonuje urzędowo, ale jest tym prezydentem oczekującym, czy gabinetem cieni, jak zwał to zwał, czyli wzorcem prezydenta, czyli wicekróla. My się generalnie za tym opowiadamy, bo w przyszłości być może prezydent powinien się zunifikować z premierem i powinniśmy restytuować formułę kanclerza wielkiego koronnego, czyli takiego wicekróla, czyli króla wykonawczego. A król powinien panować, być bardziej od spraw moralności, zachowania, troski, ale organ egzekucyjny to powinien być kanclerz. Ale mamy póki co prezydenta, nie jesteśmy anarchistami, nie byliśmy, wręcz można powiedzieć, że zatroszczyliśmy się o to, żeby trzecia RP nie upadła i ona póki co jeszcze nie upadła, ale te od wewnątrz widzimy te ruchy anarchistyczne związane z Tuskiem, z Hołownią. No i właśnie, i za rok mamy prezydenta, który może domknie to, co się udało w XVIII wieku, czyli finis poloniae. Jeżeli wybierzemy źle jako Polacy, czy sfałszują te wybory, a nie będziemy mieć autorytetów, które wskażą, podwyższą tą poprzeczkę, bo wiemy, że Platforma wystawi Tuska lub Trzaskowskiego, wiemy, że PiS wystawi Czarnka lub panią Szydło, kogoś takiego, prawda? Wiemy, że może kandydować pan Nowak, profesor, może pani Gawryluk się już mówi z Polsatu, nie wiem, czy pan da wiarę. Więc po prostu już zaczynają korporacje też próbować to, co w czasach saskich, bo po co się tu mają potem martwić z jakimś prezydentem, jak mogą swojego korporacyjnego przedstawiciela mediów, czy przedstawiciela farmacji, czy jakiegoś innego tutaj umiejscowić. I porozmawiajmy na ten, czy ten typ elekcji, która zmienia się, że jakby ustalona na zawsze, że 5 lat i koniec, który obraża rozum, bo dopiero właściwie człowiek się uczy po drugiej kadencji, że czy to jest mądre rozwiązanie konstytucyjne, czy nie trzeba by tutaj właśnie iść w kierunku monarchii dziedzicznej i jakiegoś mądrego wybierania przedstawicielskiego kanclerza, dzisiaj zwanego prezydentem. Ale póki co niech pan się wypowie na temat przyszłorocznych wyborów, czy pan jest zaniepokojony, czy pan uważa, że Polacy tutaj zmądrzeją, ogarną się i nie przyjdą już definitywnie czasy saskie, tak, które nas kompletnie rozłożą. Jak pan to widzi? Po pierwsze, myślę, że nie powinniśmy rozmawiać dłużej niż godzinę, bo no, nikt nas nie będzie po prostu oglądał, jak to będzie zbyt długie. Są dwie części, profesorze, więc spokojnie. Powinniśmy wejść, czego to już zmierzać tak powoli ku końcowi, ale tak, żeby nadać temu wszystkiemu, o czym mówię, pewnej organizacji. Zaczęliśmy od tego pojęcia dobrego państwa. I w pewnym momencie ja powiedziałem, że dobre państwo służy obywatelom w różnych względach, w różnych aspektach, ale to ważne, żeby rozumieć, że monarchia jak najbardziej może być również dobrym państwem. Że
rządy arystokratyczne, czyli tam, gdzie jest pewna taka grupa no, wybrana, można powiedzieć, polskiej historii to była szlachta, to też mogą być, to też może być dobre państwo, gdzie taka grupa spełnia taką wybitną rolę. Problem, który się pojawił w Polsce, to to, no, że w pewnym momencie to już nie była dobra monarchia, z uwagi na tą dynastię Sasów przede wszystkim, to, a po drugie, że pojawił się w społeczności szlacheckiej zbyt silny interes klasowy. Jak ta szlachta była rzeczywiście szlachtą rycerską, jeżeli na tym etapie, kiedy szlachta, ten duch szlachecki to przede wszystkim polegał na tym, na poświęceniu, na obronie państwa, można powiedzieć do Sobieskiego bym powiedział, do Sobieskiego ten etos szlachecki to był przede wszystkim etos obronny, administracyjno-obronny. Do tego momentu ta szlachta jeszcze była, można powiedzieć, no, taką szlachtą, o których można powiedzieć, że to byli ludzie służącym innym, ale już potem na skutek różnych procesów zaczęła powoli ten swój etos tracić. I dlatego też musimy wiedzieć, że to nie tylko Rosja, nie tylko fakt, że Niemcy spełniały pewną rolę. Kilka czynników złożyło się na upadek Polski. Ale myślę, że ważniejszą rzeczą jest, co dzisiaj. Dzisiaj uważam, że jest równie mało optymistyczna sytuacja, jak mieliśmy ją w XVIII wieku. Czyli no, nie mamy mądrego przywództwa, nie mamy dobrze poinformowanego społeczeństwa. W inny sposób prowadzi się manipulację społeczeństwem polskim na wielką skalę. Tak jak wtedy ten Włoch, o którym wspomniałem, był doskonałym manipulatorem, do pewnego stopnia manipulował naszą elitą polityczną, naszymi posłami, stronnictwem patriotycznym i swój cel osiągnął, czyli upadek Polski. Tak dzisiaj mamy innych manipulatorów, że tak powiem, operujących bardziej na poziomie społecznym. No i, ale wiedząc o tym, no co można robić? No, ja mogę robić tylko to, co robię, czyli no, piszę moje książki, tak? W tych książkach mówię. Musimy zrozumieć, na czym polega istota dobrego państwa. Z kolei to, co robi wasza wysokość, jest jak najbardziej słuszne. No, czyli pewien taki dobry model monarchii, oparty o tradycję, o dziedziczność, jak najbardziej tego rodzaju model państwa do Polski by pasował. Tak? Można jest jeszcze jednej drogi próbować, a mianowicie to jest troszeczkę tą drogą, którą ja próbowałem, czyli uszlachetnienia demokracji. Tak. Czyli jeżeli rzeczywiście uda nam się wyłonić spośród nas te ostatki ludzi wartościowych, szlachetnych, niezłomnych i te osoby będą funkcjonować w życiu publicznym na ważnych stanowiskach, to też jeszcze możemy w warunkach tej demokracji w jakiś sposób funkcjonować. Ale w ogóle w historii takiej myśli politycznej, w tradycjach politycznych mówi się, że najlepszym ustrojem jest ustrój mieszany. Czyli może być element monarchii, może być element szlachetności w społeczeństwie, może być element demokratyczny. Tak? Więc to jest do pewnego, już co najmniej od czasów rzymskich, uznane za taki najbardziej adekwatny model państwa i do pewnego stopnia nasza szlachta w tym złotym okresie próbowała ten model rzymski kopiować, tak. Czyli no, rola i szlachty, i izby poselskiej, senatu i króla. Każda z tych instytucji, senat, izba poselska, król spełnia pewną inną rolę, ale wszystkie trzy pracują dla dobra państwa i dla służenia obywatelom. Powinniśmy o tym się uczyć, powinniśmy to propagować, a przede wszystkim słyszący nas ten program powinni zacząć nam pomagać, tak? Bo elity potrzebują pomocy. Tak? Możemy poświęcić wiele naszego czasu, ja mogę poświęcić wiele mojego czasu na książki,
Wasza Wysokość może poświęcić wiele swojego czasu na różne spotkania, ale jeżeli nie będzie większej chęci pomocy, no to nie osiągniemy naszego celu. To nie jest tylko zależne od nas, więc tak mógłbym zakończyć te nasze dzisiejsze spotkanie. Tak, zakończmy. Ja też uważam, że powinniśmy zakończyć. Myślę, że to już jest wystarczająco długo, jak mówimy. Musimy sobie zdawać sprawę, że monarchia w dzisiejszych okolicznościach politycznych jest dobrym wyborem, tak? A nawet jeżeli to będzie szlachetna demokracja z elementem monarchicznym, to też to będzie dobry wybór. A na pewno złym wyborem to będzie ta scena polityczna, którą oglądamy dzisiaj, bo no nie trzeba tego bardzo udowadniać. No, posłuchajmy, jak wulgarne i płytkie są wypowiedzi dzisiejszych polityków. Czy spodziewamy się, że po ludziach tak prymitywnych, bo tak chyba należy ich nazwać, że oni nas będą prowadzić w dobrą stronę. Więc Polska wymaga szlachetności, zarówno na poziomie pewnych wartości, jak i na poziomie lepszego ustroju politycznego. Dziękujemy, profesorze. Jeszcze spuentujemy, że widząc pana na tle biblioteki takiej podręcznej pana, że pan sięga po książkę, pokazuje pan wzorzec, bo najlepszym sposobem to jest właśnie wzór do naśladowania, przykład. I sięga pan po tą książkę. Ja myślę, że bardzo wielu w domach ma bardzo duże ekrany, może większe nawet niż pana biblioteka, telewizorów plazmowych. I bym powiedział tak, no właśnie pokaż mi, jaką masz bibliotekę, a nie epatuj tym ekranem plazmowym, który cię atakuje, który jest właśnie taką akwizycją, bardzo często pukaniem drzwi przez sprzedawanie produktów. Nie zdajesz sobie sprawy, czyli zamień plazmę na bibliotekę. I to jest pierwsza jakby... Tak, i ta książka Tomskiego... Bardzo polecam Państwu, bo możecie to znaleźć w formie PDF. Naprawdę warto przeczytać, bo to jest tak mądra książka. Pokazuje, jakie są realne mechanizmy takie dyplomatyczne. Jak jeden człowiek, bardzo sprytny dyplomata, który pracuje dla Prus, potrafi, że tak powiem, tak wymanipulować, no w końcu też nie głupimi ludźmi, tak, bo przecież to byli w większości posłowie Sejmu Wielkiego, ale on im przedstawia Prusy jako największego polskiego przyjaciela. Ale czy to nie budzi też pewnych skojarzeń? Dzisiaj. Czy w ten sposób nie mówi się dzisiaj o Ukrainie na przykład, czy o Amerykanach? Więc my naprawdę się nauczmy myśleć w sposób taki dużo bardziej realistyczny niż myślimy o polityce dzisiaj. I myślę, że ta książka, przeczytanie, no ona jest dosyć spora, tak? No, ale nawet jeżeli nie przeczytamy całej, to mi się wydaje, że bardzo no, jest to fajna, szkoda, że tego, że nie ma wznowienia. To jest pewnie dzieło życia właśnie tego historyka Bronisława Dębińskiego. Tyle się możemy nauczyć i o naszej historii, i o współczesnym myśleniu o polityce właśnie z tej książki. Ale jeszcze jakbyśmy my z kolei mieli polecić, to polecamy książkę Brühl, Henryk Brühl i Ignacego Kraszewskiego, który pięknie charakteryzował wszechwładnego ministra ówczesnego za czasów Sasa Augusta III, bo wcześniej był Fleming, potem był Brühl, który jeden do jednego odnosi się dzisiaj do premiera Donalda Tuska, premiera III RP, żeby zrozumieć te mechanizmy, o których pan powiedział, bo to po prostu zrozumieć trzeba mechanizmy, żeby to pojąć, ale nie porozmawialiśmy dzisiaj o przywództwie czy związanym z wyborami w przyszłym roku, ale mamy na to dużo czasu, profesorze, więc życzymy dużo zdrowia, wytrwałości. Dziękujemy panu za kolokwium, za wykład, za prelekcję, za to, że pan takie mądre słowa i za to autorstwo tej mądrej książki, którą polecamy, Harmonia społeczna, nie porozmawialiśmy, że właściwie dzisiaj nie mamy harmonii społecznej, tylko mamy kakofonię społeczną, niestety, związaną z partiami, które no, są kontrujące. Długi temat, może przy kolejnej okazji o tym porozmawiamy. Bardzo dzisiaj dziękujemy panu i wszystkiego dobrego z Bogiem. Dziękuję.